Teraz, gdy rozumiecie, jak działają politycy, globalne elity, centralni planiści, przejdźmy do kogoś, kto tę grę rozgrywa wprost przed waszymi oczami. Aby stworzyć bardziej rezylientny, bardziej zrównoważony i bardziej inkluzywny świat. Aby zminimalizować szerzenie się dezinformacji i ty będziesz walczyć z niebezpiecznymi, ekstremistycznymi poglądami w internecie. Kapitalizm interesariuszy będzie kluczem. Widzicie, że chodzi o stworzenie świata bardziej rezylientnego, czyli odpornego na odkształcenia, zrównoważonego i inkluzywnego. Ale jak osiągnąć taki cel? Jak chcesz coś takiego zmierzyć, obliczyć? I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Jest to zupełnie niemożliwe. Tak jak Klaus mówił. Musimy rozpocząć wojnę z dezinformacją. Jak wspominałem, jest to problem, który nie ma końca. Problem, który nie może zostać rozwiązany. Wszystko to prowadzi do tego, że dla średniego Kowalskiego poziom życia spada. Dostrzegamy to w kontekście cen energii nie tylko w Niemczech, ale i na całym świecie. Najważniejszym jest jednak dowiedzieć się, jak długo to będzie trwało i jak nieciekawie będzie się działo. Punkt numer 2. Niestety, problemem nie są wyłącznie politycy, ale również megakorporacje, które chodzą z nimi do łóżka. Jako przykładu użyjmy ulubieńca wszystkich, czyli firmy o nazwie nie BlackRock, a w tym przypadku jest to BlackRock. Szefem BlackRocka jest Larry Fink. Larry Fink trzyma transparent z napisem „Ja kocham ESG”. Dlaczego Larry kocha ESG? Bo martwi się o klimat? Misie polarne? Czy góry lodowe? Absolutnie nie. On martwi się z dokładnie tych samych powodów, z których martwił się również Gerhard Schröder. Co dzieje się dalej? Larry widzi te całe pieniądze, widzi, że istnieje bardzo popularny trend, że ludzie naprawdę martwią się o klimat i emisje. Wszystkie te dobre duszyczki, które podchwyciły ten motyw. Tym razem nie są rozgrywani przez skorumpowanych polityków, ale przez megakorporacje i innych ludzi, którzy chcą partycypować w tym, co jest ewidentnie korupcją. Larry Fink tworzy więc te wszystkie fundusze, które inwestują w przedsiębiorstwa przyjazne ESG. Czemu to robi? Ponieważ jego gra to coś, co nazywa się AUM, Assets Under Management, asetami pod zarządzaniem. Larry Fink pobiera opłatę od wszystkich aktywów. Jeśli ma miliard dolarów w funduszu, powiedzmy, że pobiera 1 lub 2% czy ileś tam za zarządzanie pieniędzmi, niezależnie od tego, czy fundusz faktycznie zarabia pieniądze, nie ma to znaczenia, wciąż pobiera opłaty. To zachęca go do zdobycia jak największej ilości pieniędzy lub jak największej ilości zarządzanych aktywów i po prostu wykorzystuje ruch ESG, aby osiągnąć ten cel. Dokładnie w ten sam sposób, w jaki Gerhard Schröder wykorzystywał zmiany klimatyczne i zieloną energię, aby zostać wybranym, aby zdobyć władzę, kontrolę i bogactwo w Niemczech. Ale podstęp nie kończy się na megakorporacjach. Wstawmy w to jeszcze tego dżentelmena. Henry Fernandez, aka Rick. Rick kontroluje ratingi sprytnego Ricka. Sprytny Rick mówi do Larry'ego Finka: hej, ale ja nie chcę, abyś był jedynym, który zarabia na tych lodach. Wskoczę sobie też na pokład. Rick rozpoczyna kampanię ratingową MSCI. To jest Morgan Stanley Capital International. To agencja numer jeden, która wystawia oceny ESG korporacjom. Teraz już wiecie, że jest praktycznie niemożliwym, aby naprawdę określić ilościowo wynik ESG.
nie da się zmierzyć w określonym stopniu wpływu na środowisko, jaki korporacja XYZ wywiera na planetę Ziemię. To jest idealne dla sprytnego Ricka, ponieważ pamiętaj, cel musi być bardzo niejednoznaczny, musi być abstrakcyjny, musi być czymś niewymiernym. Sam więc możesz określić, kto wykonuje dobrą robotę, a kto złą. Wszystkie te korporacje, nazwijmy je A, B i C, ustawiają się w kolejce, aby przekupić sprytnego Ricka, aby dał im dobrą ocenę, dobry rating i są zachęcani do zawierania transakcji back-endowych z Rickiem, ponieważ chcą jak najlepszej oceny. Czemu? Bo jeśli dostaną wysoką ocenę, wtedy mogą być włączone do funduszu Larry'ego Finka. Jeśli są zawarte w funduszu Larry'ego Finka, to oznacza to większy popyt na ich akcje. Cena akcji idzie w górę. Więc na koniec dnia Henry Fernandez, czyli sprytny Rick, jest zmotywowany, jest zachęcany do wywoływania jak największej paniki wokół problemów ESG. Ale nie tylko w opinii publicznej, ale też u korporacji. Że jeśli nie poprawią swojego wyniku ESG, który kontroluje, to zbankrutują. Poniosą porażkę lub nie będą mieli przewagi konkurencyjnej na dzisiejszym rynku. Ale jak to właściwie wpływa na ceny energii? Cóż, wstaw tutaj dobroduszne owieczki z punktu numer 2. To jest ulubieniec wszystkich, nastrojowy Moody Millennial. Więc Moody naprawdę dba o środowisko i chce czuć się dobrze, że pomaga planecie i lubi ten ruch ESG. On lubi. Ja przestałem jeść szpinak jak byłem dzieckiem, a zacząłem na nowo dopiero na pierwszym roku studiów. Tacy jak on są definicją tych dobrodusznych owieczek lub pożytecznych idiotów, używając terminu, którego kiedyś w Rosji na takich ludzi używali Lenin i Stalin. Więc Moody patrzy na fundusz ESG Larry'ego Finka i mówi: chłopcze, chcę umieścić moje ciężko zarobione pieniądze za moją pracę w Starbucksie i mój występ u Ubera. Chcę umieścić to w funduszu ESG firmy BlackRock, ponieważ to pomaga ratować planetę. A poza tym może coś mi się z tego zwróci, ale nawet jeśli nie, czuję się dobrze. Więc nastrojowy Moody bierze ich pieniądze i zamiast inwestować je w coś takiego jak koncern naftowy, oddaje je Larry'emu Finkowi, co zwiększa jego aktywa pod zarządzaniem i czyni go coraz bogatszym wraz z Henrym Fernandezem, sprytnym Rickiem. Oznacza to, że mniej kapitału trafia do firm naftowych, aby wyciągnąć więcej ropy, więcej energii z ziemi. Zmniejsza to podaż, co następnie podnosi cenę, którą nastrojowy Moody musi płacić za swoją energię. Jest to więc prawie identyczny przekręt jak to, co wyjaśniliśmy w punkcie numer 1. Zaczyna się od motywu, potem do akcji wkraczają dobroduszne owieczki, a potem wszystkie te osoby, nazwijmy ich ekipą korupcyjną, zauważają, że mogą wykorzystać dobroduszne owieczki, wykorzystując swój motyw jako dźwignię, aby uzyskać większą kontrolę nad władzą i bogactwem. Dlatego globalna elita, politycy, dyrektorzy generalni idą z modą. ESG nie da się zmierzyć. Mogą zarobić mnóstwo pieniędzy i mogą wykorzystać ten strach do manipulowania opinią publiczną i mniejszymi korporacjami, które próbują wyprzedzić. I robią to, smarując kółka u sprytnego Ricka. Tu się krótko wetnę. Zobaczcie dwuminutowy fragment z mojego filmu o obywatelstwie korporacyjnym sprzed ponad roku, z kwietnia 2011. Zobaczcie, jak się to wszystko zazębia. Ostatnio przewija się też tajemniczy nowy skrót. ESG. I haven't told you anything about SDGs yet. It's coming. But ESG, which is environmental, social and governance issues. Według polskiej Wikipedii są to czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny. Ich celem ma być dostarczenie inwestorom możliwości porównania na jednej płaszczyźnie alternatywnych kierunków inwestowania. Kolokwialnie mówiąc, chodzi o to, aby inwestorzy mieli porównanie i inwestowali chętniej w firmy, które wykazują większą odpowiedzialność za środowisko, społeczność i są bardziej etyczne w swoich działaniach.
Jak mówiła Christine Lagarde podczas World Traders Tacitus Lecture w City of London w 2019 roku, w ciągu następnych 15 lat 24 biliony dolarów będą w posiadaniu milenialsów, a ci są dwa razy bardziej chętni zainwestować te pieniądze w firmy lub fundusze nakierowane na społeczne albo środowiskowe cele niż inne pokolenia. Over the next 15 years, more than $24 trillion of wealth will be inherited by the millennials. E. Environmental. Środowiskowe. S. Social. Społeczne. G. Governance. Dotyczące zarządzania, chociaż governance znaczy the action or manner of governing, czyli działanie lub sposób rządzenia. Według ich narracji chodzi o kodeksy etyczne korporacji, kształcenie pracowników w dziedzinie etyki. Jest o tym wiele mowy w publikacjach dotyczących corporate citizenship. Aby zilustrować ten punkt, możecie zobaczyć ten klip ze sprytnym Rickiem na CNBC. And to make change more significant in ESG integration into their portfolios. And the reason is that, you know, the demands of society for better social justice, social inclusion, protection of the environment. So we are signing the alarm bells that if you are an investment institution and you're not embracing this and taking it into account, it's going to be at your own peril, because your portfolios are going to underperform dramatically. Step number three. Punkt numer 3. Spróbujmy teraz odpowiedzieć na pytanie, jak wysokie będą te ceny energii. I, co dziwne, nie jest to pytanie ekonomiczne. Myślę, że to kwestia polityczna. Oto, co mam na myśli. Jeśli mamy bardzo mały, ograniczony rząd, który ma bardzo małą władzę, przyciągnie on ludzi, takich jak przeciętny Kowalski czy Kowalska, którzy tak naprawdę nie mają żadnego ukrytego planu. Ludzi, którzy chcą rzeczywiście poprawić swój kraj i społeczeństwo, ale w tym środowisku megakorporacja nie będzie w stanie wykorzystać sondaży politycznych do faktycznego zwiększenia swojego udziału w rynku lub utrudnić rywalom konkurowanie z nimi w przyszłości. Widzisz, kiedy rząd nie ma dużej władzy, nie odwiedza go wielu lobbystów z korporacji. Nie ma korporacji, które próbują robić backendowe transakcje z ludźmi takimi jak Gerhard Schröder. Czemu? Ponieważ nie martwią się o rząd, bo rząd nie może nic zrobić na korzyść megakorporacji, bo rząd nie ma żadnej władzy. Więc co musi zrobić megakorporacja, aby zdobyć udział w rynku i rywalizować z konkurentami? Nazwijmy je korporacją ABC i 123. W normalnej sytuacji powinni ulepszyć towary lub usługi, które dostarczają przeciętnemu Kowalskiemu i Kowalskiej w realnej gospodarce. Muszą zapewnić lepszą usługę lub towary po niższej cenie. Firmy 1, 2, 3 są zachęcane do robienia dokładnie tego samego, podobnie jak ABC. Więc ostatecznie wygrywa tu całe społeczeństwo. Standard życia wzrasta, ponieważ koszt tego, co kupują, spada, gdy jakość rośnie. Z punktu widzenia energii mogą wybrać, gdzie trafią ich dolary. Czy chcą finansować inwestycje, które przenoszą się na energię wiatrową i słoneczną, a może nawet jądrową? Czy też chcą sfinansować jakiś rodzaj oldschoolowej energii, jak ropa, węgiel czy gaz ziemny, aby uzyskać niższą cenę? To zależy od indywidualnych osób. Jeśli jako całość zdecydują się płacić wyższe ceny, to ich decyzja. To nie jest decyzja Larry'ego Finka, czy sprytnego Ricka, czy jakiegoś innego polityka, czy światowej elity ze Światowego Forum Ekonomicznego. Widzimy to już teraz, w 2022, nie tylko w Niemczech, ale i w Stanach Zjednoczonych. Gdybyśmy nie mieli tych polityków wtrącających się, tworzących te ekonomiczne zniekształcenia, podaż energii, którą byśmy mieli, wzrosłaby dramatycznie.
a jeśli podaż energii wzrasta, cena spada. Teraz po drugiej stronie medalu mamy przykład, kiedy mamy przerośnięty rząd. Ten behemot jest trochę jak ten gruby facet z Gwiezdnych Wojen, Jabba the Hutt. Ten rząd nie przyciąga przeciętnego Kowalskiego i Kowalskiej. O nie, przyciągają socjopatów, którzy mają nienasyconą żądzę władzy, jaką ma teraz rząd. Więc megakorporacja patrzy na to i mówi, dobra, jak mogę teraz konkurować z moimi rywalami? Jak mogę ich pokonać? Okej, mógłbym to zrobić trudniejszym sposobem, tworząc lepszy produkt lub usługę w niższej cenie. Albo mógłbym zrobić to w prosty sposób, podtrzymując się rezerwy federalnej, kupując mój dług w razie kryzysu, a potem spłacając wszystkich polityków. Więc ludzie muszą dawać mi swoje pieniądze, ponieważ moi rywale nie mogą konkurować z kwotą, którą płacę politykom, tworząc całą biurokrację, która wszystkim uniemożliwia konkurowanie ze mną. Dlatego zdobywam monopol, dzięki dźwigni tej władzy politycznej. W tym scenariuszu ludzie nie mają możliwości wyboru źródła energii. Albo są zmanipulowani, albo są zmuszeni przez polityków, jak opisaliśmy w kroku numer 1, aby używać wszystkiego, co politycy uznają za stosowne lub cokolwiek robią z transakcjami tylnymi drzwiami. Tak więc na pewno mogą zwiększyć energię z wiatru, ale zwiększają również energię z gazu ziemnego, który w większym stopniu polega na źródłach zewnętrznych, to znaczy Rosji. Dlatego, kiedy taka Rosja najeżdża na Ukrainę, wszyscy ci ludzie stają się ofiarami skorumpowanych polityków i skorumpowanych megakorporacji. W takim scenariuszu, jak widzieliśmy w 2022 roku, podaż spada, a cena rośnie. Aby odpowiedzieć na pytanie, jak wysokie będą ceny energii, naprawdę trzeba zacząć od odpowiedzi na pytanie, jak wielkie będą światowe rządy. Jeśli więc będą dalej rosły, to moim zdaniem ceny energii będą się dalej pogarszać, czyli rosnąć. Jeśli uda nam się w jakiś sposób ograniczyć wielkość rządu, jeśli zdołamy zmniejszyć biurokrację rządową, wtedy możemy pozwolić działać wolnemu rynkowi. Wiemy, że jeśli wolnorynkowy kapitalizm zostanie uwolniony, podaż towarów, w tym energii, wzrośnie, ceny spadną i będzie lepiej. Wszystko zależy więc od tego, czy przyszłość to większy czy mniejszy rząd. Więcej treści, które pomogą Ci budować bogactwo i prosperować w świecie pozbawionym kontroli banków centralnych i wielkich rządów, znajdziesz na tej playliście George'a Gamona. A ode mnie to na razie tyle. Subskrybuj, daj łapkę w górę i do zoo.